Koncert dyplomantów to bardzo ważne wydarzenie dla absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej. Jest to uroczyste zwieńczenie wielu lat pracy, nauki i wyrzeczeń na rzecz muzyki. Bardzo utalentowany rocznik maturalny. W naszej szkole 18 dyplomów w drugim stopniu. Podwójne matury. Matura w liceach, matura muzyczna w szkole muzycznej. I koncert dyplomantów teraz, uwieńczeniem jest tego. Przepiękne, młode talenty, wartościowa młodzież. Jestem dumna. Jestem pod wrażeniem, że tyle mamy zdolnej młodzieży w Jeleniogórze i wspaniałych nauczycieli. Wzruszający, naprawdę to było super zakończenie roku. I no cóż powiedzieć, no dalszych sukcesów wszystkim życzymy absolwentom. No na pewno otworzyło mi to trochę oczy na koncert i będę bardziej przygotowany, myślę. A wszystkie koncerty poszły bardzo dobrze, bardzo mi się podobały. Zapewne nie wszyscy swoją przyszłość zwiążą z muzyką, jednak umiejętności nabyte w Państwowej Szkole Muzycznej z pewnością przydadzą im się w życiu. Dyscyplina, zorganizowanie dnia każdego, systematyczność pracy, czy to w naszej szkole, czy w innych zawodach, ta organizacja tych naszych dzieci to zaowocuje. A tuż przed wielkim finałem wręczono harfę, która będzie służyła Państwowej Szkole Muzycznej. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję, Pani Dyrektor. Wysłuchaliśmy fantastycznego koncertu w wykonaniu dyplomantów. Są to osoby, które kończą dzisiaj swoją naukę w szkole muzycznej, a Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego w ramach podziękowania za ponad już 2 lata koncertów, które się odbywają w naszej galerii, podziękowania dla nauczycieli, utalentowanej młodzieży, przekazała dzisiaj instrument, harpę, aby kolejne rzesze, kolejne pokolenia młodych twórców, młodych muzyków mogły na tym instrumencie uczyć się, grać. Wymarzony prezent, dlatego mówię, że chciałam otworzyć klasę harfy. No nie było takiej możliwości, niemniej jednak mamy panią, która uczy na harfie. Miejscowa, niedojeżdżająca, pani Wiesława Towiarz. Mamy teraz taki prezent, że zachęcamy, zapisujcie się do klasy harfy w naszej szkole 1. i 2. stopnia. Zapraszamy. Finałem był koncert skrzypcowy G-moll, część 1, Auri Vitton.